Prawo i Sprawiedliwość w 15-osobowej Radzie Powiatu Suwalskiego zdobyło 9 mandatów i tym samym uzyskało samodzielną większość w rządzeniu. Zaledwie 6 mandatów wyborcy przyznali kandydatom Komitetu Wyborczego Wyborców Mieszkańcy Suwalszczyzny. Ani jeden mandat nie trafił do rąk kandydatów z Kukiz 15 i SLD Lewica Razem. Mandaty z bezpartyjnego komitetu otrzymali m.in. Tadeusz Hołko, dotychczasowy wójt gminy Suwałki, który w tym roku nie ubiegał się o reelekcję na stanowisko wójta i Szczepan Ołdakowski, wieloletni starosta powiatu ziemskiego w Suwałkach. Nie można wykluczyć, że Szczepan Ołdakowski będzie musiał pożegnać się w tej sytuacji ze starostowaniem, bowiem w Nowej Radzie Powiatu jego formacja ma zbyt mało głosów, aby utrzymać go na stanowisku, które piastował od kilkunastu lat. Spośród kandydatów w PiS mandat otrzymał m.in. Witold Kowalewski, starosta powiatu suwalskiego. Największą liczbę głosów w wyborach do rady Rady powiatowej uzyskał Tadeusz Hołko ponad 1300. Tuż zanim Witold Kowalewski, któremu niewiele zabrakło do 1200. PiS w ogólnym rozrachunku uzyskał w powiecie niemal 49% poparcie, a mieszkańcy Suwalszczyzny przekonali do siebie 39% elektoratu oddającego głos